Grali w nią już nawet starożytni Rzymianie. Dyscyplinę można opisać jako połączenie siatkówki i tenisa, choć jest to starsza gra od wymienionych. Fistball na dobre zadomowił się we Wrocławiu pod The World Games. W stolicy regionu odbyły się właśnie warsztaty oraz pierwszy trening polskiej kadry. O szczegółach mówi Bogusław Zawisza z Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. W trakcie tych warsztatów, które trwają dwa dni, sobota, niedziela, również odbył się taki pierwszy zjazd kobiet, które będą reprezentować nasz kraj w mistrzostwach świata w fistballu. Kadra nie może na razie liczyć na sukcesy, ale od czegoś trzeba zacząć, tłumaczy Zawisza. Mamy nadzieję, że tam ona się, co prawda, będzie się dopiero uczyć, ale że to w przyszłości zaowocuje. No i to, że my we Wrocławiu jesteśmy jakby z takich pierwszych prekursorów tej dyscypliny sportu. Robert Szczerbaniuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fistballu, tłumaczy, na czym polega ta zabawa. Podobne zasady jak do siatkówki. Boisko dużo większe. Gra się wszystko jedną ręką, piłka może skozłować. No najlepiej to pokazać, bo tak wytłumaczyć to tak ciężko. Gra jest 5 zawodników, boisko ma na hali 20x20, na boisku trawiastym 20x50, także całkiem sympatyczna i bardzo widowiskowa dyscyplina. Kadra mężczyzn jest już skompletowana, teraz trwa selekcja wśród pań. Udało nam się wystąpić raz na Mistrzostwach Europy w 2016 roku. W 2017 zechcieliśmy wystartować na World Games, które odbyły się we Wrocławiu. Niestety nie dostaliśmy zgody tutaj z ministerstwa, ale nie poddajemy się, walczymy dalej i w tym roku mamy Mistrzostwa Europy w Niemczech, na których startujemy. No i oczywiście po raz pierwszy w historii w tym roku powstała drużyna żeńska, która przygotowuje się do tegorocznych Mistrzostw Świata w Austrii. Warto się pospieszyć, bo dyscyplina zyskuje popularność. Z tego, co ja wiem, to za parę lat fistball ma zostać dyscypliną olimpijską, także no, celujemy wysoko. No wiadomo, potrzeba czasu, całego zaplecza i tak dalej, szkolenia młodzieży i cieszymy się, że tutaj właśnie Wrocław chce i promuje fistball i chcemy włączyć to do jak największej ilości szkół. Nie tylko we Wrocławiu, ale i w całej Polsce. We Wrocławiu pojawił się również Christoph Oberlehner z Międzynarodowej Federacji Fistballu, który chwalił polską drużynę. Zaczęliśmy od łatwych ćwiczeń, krok po kroku robiliśmy trudniejsze rzeczy. Drugiego dnia wyglądało to bardzo dobrze pod względem technicznym. Jestem pod wrażeniem dziewczyn. Dla nas jako Międzynarodowej Federacji jest to bardzo ważne, żeby wspierać te krajowe. W fistballu nie ma wielkich pieniędzy, dlatego zawodniczki będą trenowały głównie indywidualnie. Pracujemy z wolontariuszami. Następne zgrupowania są zaplanowane na koniec kwietnia, początek maja. Każda zawodniczka ma piłkę, może trenować w domu i robić postępy. Jak tłumaczy Christoph Oberlehner, większość zawodniczek to były siatkarki. Jednak sport jest otwarty dla każdego, dlatego warto zaangażować się w ten projekt i być może walczyć o medale Mistrzostw Świata czy Europy.